Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale, w którym pokażę wam wszystkie najważniejsze nowości, które pojawiły się w nowym DLC do GTA Online, którego premiera była dzisiaj. Zacznijmy może od tego, co pojawiło się w sklepie. Na stronie Legendary Motorsports mamy nowy samochód, który nazywa się Italii GTO Stinger. Kosztuje niecałe 2 400 000 i ten samochód można też zrobić do wersji HSV, jeśli go posiadacie. Ale jest bardzo dziwny, ma bardzo dziwne sterowanie, trochę odczuć jakbyście jeździli SUV-em. I wydaje się dosyć szybki, ale myślę, że jakieś szczegółowe testy tego samochodu dopiero sobie zrobimy. Na Legendary nic więcej nie ma, także szkoda, ale Southern, bo tutaj tych samochodów mamy trochę więcej. Pojawił się Rapid Click Kombi, który wygląda tak, ale jak na taki samochód kosztuje dosyć dużo, bo 1 200 000 ponad. Pojawił się nowy samochód Maybachu, którego ja mam za darmo, bo jeśli jesteście posiadaczami GTA Plusa, to ten samochód można za darmo odebrać. Mamy Vapida Reitela, który kosztuje prawie 2 miliony i Walton, to jest jakiś taki pick-up warty 1 670 000. No i to, na co wszyscy chyba czekali najbardziej, czyli F-160 Raiju, myśliwie wzorujący się na F-35, którego wam zaraz pokażę, jak się prezentuje, i jest do kupienia za 5 147 250, ale możecie go kupić... to jest ta cena promocyjna. A możecie go też kupić po tej cenie wyższej. Ja akurat tej ceny tutaj teraz nie mam, bo już odblokowałem tą cenę niższą, ale po tej cenie wyższej kosztuje coś koło 7 milionów, jeśli dobrze pamiętam. Także dosyć dużo. Kolejna rzecz, która się pojawiła, to nowy samolot Streamer 216. Tak oto się prezentuje. Kosztuje 2 238 000. Patrzę, czy go mam tutaj w hangarze. Okej, musiałem zadzwonić do MMI. No i tutaj jest ten samolot, który tak oto się prezentuje, i jemu tutaj można zamontować KM z przodu, ale nie ma tej amunicji wybuchowej, tej burzącej tak zwanej. A co do samego Raiju, to wam pokażę, jak on wygląda. Dobra, pierwsza rzecz, ma pionowy start, jak sami widzicie. I Rockstar teraz zrobił małą zmianę, mianowicie teraz zmiana ciągu w odrzutowca tego typu, czy jakichś tam innych samolotach. No, na klawiaturze trzeba chyba teraz przytrzymać G, a na padzie trzeba przytrzymać lewą gałkę. No i jak widzicie, zmiana ciągu jest, amunicja jest wybuchowa, ale zwróćcie uwagę, że to działko jest o wiele wolniejsze i te wybuchy, które są na ziemi, też są o wiele mniejsze. Teraz praktycznie trzeba bezpośrednio trafić w sam cel, a nie tylko dookoła niego, żeby go zgiszczyć. Akurat Rockstar zapowiadał, że myśliwce przejdą nerw pod tym względem. Jeśli chodzi o Raiju, ma opcję ukrywania się na radarze, wystarczy na padzie kliknąć strzałkę w prawo. No i teraz jesteśmy niewidoczni na mapie. Wskaźnik na radarze miga, ale w czasie tego ukrycia nie możemy korzystać z uzbrojenia, czyli no, tak samo to działa w Akuli. Kolejna nowość, która się pojawiła, to nowe SMG. Dużo osób pyta, gdzie go można znaleźć. I można go odebrać w wanie z uzbrojeniem. Aktualnie znajduje się on obok sklepu z maskami. No i tutaj po prostu podchodzimy, wchodzimy w zakładkę uzbrojenie i od razu na górze powinien się pojawić taktyczny SMG. Można mu zamontować powiększony magazynek, można zamontować tłumik, lunetę, a tak to tylko same skiny. Nie ma tutaj jakichś szczególnych ulepszeń. I prezentuje się on w ten sposób. Jest naprawdę bardzo, bardzo szybko strzelny. W porównaniu do TK jedynie celność jest gorsza. Obrażenia zasięg jest taki sam, ale jest, no tak jak już wspomniałem, po prostu szybszy. Pruje ładnie. Kosztuje... Właśnie, nie pamiętam ile kosztował, ale coś chyba w okolicach ćwierć bańki. Za tyle chyba go kupowałem, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli się mylę, poprawcie mnie w komentarzu, bo naprawdę zapomniałem. Ale chyba 250 koła kosztował ten nowy SMG. Kolejna według mnie duża zmiana to, że podobnie jak w paczkach, w hangarze pojawił się technik. Jest to roster McCraft, którego szczerze będzie można poznać w tej aktualizacji, ale gdzieś już tam niektóre aktualizacja pojawiał się jako postać drugoplanowa. W paczkach możemy wysyłać techników, którzy gdzieś tam po jakimś czasie dostarczają towar do naszych magazynów i podobnie sprawa ma się z rosterem. Jak tutaj do niego podejdziemy, klikniemy namierz ładunek lotniczy, to on po prostu idzie szukać tego ładunku i dostarcza nam go tutaj do hangaru. Ja już wcześniej kliknąłem
żeby mi czegoś poszukał i widzę, że coś mi tutaj już dostarczy, bo ten magazyn miałem totalnie pusty. Ale fajna opcja, przez którą kontrabandę w hangarze będzie się zbierać o wiele szybciej. Kolejne zmiany to jest to, że teraz Avengera można przechowywać w hangarze, tak jak to teraz widzicie na ekranie. Do tej pory można go było przechowywać tylko w bazie i pojawiły się też w nim nowe ulepszenia. Jak tutaj wejdziemy w tunik, to można wejść w zakładkę ulepszenia Charlie'ego. I tutaj tak, mamy panel operacyjny, który aktualnie kosztuje coś z 1,5 miliona. Tyle mniej więcej zapłaciłem, jeśli dobrze pamiętam. Jest to panel, dzięki któremu będzie można odpalać nowe misje, ale które się w tym DLC pojawiły, ale do tego zaraz przejdziemy. Możemy kupić jetpacka do Avengera, dzięki czemu jak gdzieś tam zawiśniemy w powietrzu Avengerem na funkcji autopilota, no to będzie można zabrać taki jetpack, wylądować gdzieś na ziemi, albo podlecieć do jakiegoś miejsca, a później do Avengera wrócić. Do tej pory było to troszeczkę problematyczne. I tutaj też mała adnotacja, że kupuje się całkiem nowego jetpacka i z tego co widziałem nie da się go w żaden sposób ulepszyć. Próbowałem swoim jetpackiem sprawdzić, czy można tutaj wlecieć do tego Avengera i po prostu się nie dało. Także jak ktoś ma już jetpacka, to po prostu kupuje drugiego. Trochę bez sensu, ale... Może Rockstar chciał tutaj trochę, żeby gracze więcej tych pieniędzy wydali. Automatyczna obrona powietrzna jest tutaj do dyspozycji modu maskujący i zagłuszacz namierzania rakiet. Ale minus tego jest taki, że to działa tylko wtedy, kiedy mamy włączony autopilot w Avengerze. Czyli właściwie wtedy, kiedy nim nie sterujemy, kiedy on zawiśnie w powietrzu. Szkoda, bo według mnie to byłoby o wiele bardziej przydatne, gdyby to działało cały czas, nawet kiedy Avengerem sterujemy. Broń główna. Pojawiła się przednia wieżyczka. Mamy też tutaj do wyboru przednia, górna i tylna wieżyczka, po prostu nowe uzbrojenie. Pojawiły się karabiny maszynowe, które można tutaj zamontować po bokach i wyrzutnie rakiet, które znajdują się obok tych karabinów. Ja tutaj mam przecenę, ale to z GTA Plusa. Nie wiem dokładnie ile ta przecena wynosi. Nie pamiętam jaka była cena tych karabinów, to akurat zapomniałem. Najważniejsze, czyli panel operacyjny, 1,5 miliona. A tutaj w Avengerze znajduje się jetpack, o którym wspomniałem, no i komputer. Wejdźmy tutaj i tutaj jak widzicie mamy dwie opcje do wyboru. Pierwsza to jest operacja przewrót, druga to operacje Anioły Los Santos. Jeśli chodzi o operację przewrót, to są, że tak powiem, takie misje fabularne. Jest ich w sumie 6, ja już to wszystko tutaj ukończyłem na live, grając z widzami. Może ktoś z was też oglądał z nami te misje na live'ie. Dosyć ciekawe misje, niektóre też bardzo wymagające, ale polecam sobie je przejść. Za ich ukończenie dostaje się tam niemałą zapłatę pieniężną, szału nie ma. Na pewno komputer się nie zwróci po tych misjach. Ale wydaje mi się, że ciekawsze mimo wszystko są te operacje ALS, bo tutaj mamy coś, co już mogliśmy zobaczyć mniej więcej w agencjach. Czyli mamy do wyboru takie misje, one się tutaj cały czas odświeżają i pojawiają się różne poziomy trudności. Tutaj na przykład jest poziom specjalista, tutaj poziom profesjonalista, czyli no profesjonalista to był gorszy od specjalisty, dlatego tutaj też ta zapłata jest gorsza. Za specjalistę 64 tysiące się dostaje. Nie wiedziałem, żeby mi się tutaj pojawił taki poziom trudności jak specjalista plus, czyli coś jak jest w agencji. Więc nie wiem, czy ten specjalista jest najwyższy czy nie. Może ktoś z was miał, jeśli tak to napiszcie w komentarzu. Ja akurat robiłem tą misję z lotniskowcem. Bardzo fajna, bardzo ciekawa, bardzo fajny wstęp jest do tej misji. Polecam sobie ją zagrać. A jeśli chodzi o dochód, jak będzie premia razy 2 na tę misję i będzie się za 20 minut do roboty max dostawało 120 tysięcy, to i tak nie będzie się to opłacać, ale już tam jakiś taki w miarę sensowny hajs wpada. Jakby ktoś chciał mieć jakąś odskocznię od napadów. Czyli spytacie, czy to będzie coś opłacalnego? Nie, nie będzie to nic opłacalnego, ale na ten temat na pewno nagram jakiś odcinek serii Ile Zarobisz, gdzie naprawdę rozbierzemy tę misję na czynniki pierwsze, także warto zostawić tam subika na dole, jeśli ktoś nie ma, żeby tego odcinka nie przegapić. Postaram się jak najszybszy research zrobić z tych misji i wam to wszystko w tym materiale przedstawić. Kolejna bardzo fajna zmiana to to, że teraz można dodawać opisy do garażów. Polega to na tym, że dzwonimy do mechanika, najeżdżamy na garaż i tutaj na dole macie legendę. Dodaj informacje o garażu. Muszę kliknąć kwadrat na padzie, nie wiem jak na klawiaturze, ale po prostu zerkajcie na tą legendę, co tam trzeba nacisnąć. I po prostu nazywamy garaż, na przykład, nie wiem, ja nazwę garaż samochody
Albo po prostu sportowe, żeby było krócej. Okej, okay, potwierdzam. No i teraz zobaczcie, że jak jest ta cała lista, to na dole pojawia się takie malutkie okienko, gdzie jest napisane sportowe. Także fajnie, bo można sobie teraz jakoś te garaże posortować. Na żeńskiej postaci pojawiła się też nowa fryzura, nazywa się Dziecięce Sploty i tak oto wygląda. Kolejna nowość, która się pojawiła w tym DLC, to zmiany wytwórni kwasu. Teraz, kiedy znajdujecie się w wytwórni i wejdziecie w menu interakcji, następnie w zakładkę Duże Pojazdy, Wytwórnia Kwasu, to pojawią się tutaj dwie opcje. Pierwsza opcja to jest to, że możecie nazwać swoją wytwórnię, jak tylko chcecie. A druga opcja to nazwa produktu. Tutaj to jest trochę bardziej ograniczone, bo możecie wybrać jedną z 10 już gotowych nazw. Tutaj teraz te wszystkie nazwy widzicie na ekranie. I kiedy nazwiecie swój produkt, to za jego sprzedaż dostajecie 5% więcej. Także w tym biznesie zarobek trochę się poprawi. Kolejna rzecz, która się pojawiła, znajduje się w sklepie z ubraniami. I jak tutaj zjedziemy sobie na dół przy kasie, to jest coś takiego jak stroje, postępy kariery. Tylko od razu uprzedzam, że jest to rzecz zarezerwowana na konsolach nowej generacji. Czyli jak gracie na PC, to niestety tego mieć nie będziecie. A jest to strój Michaela, Franklina, Trevora, małomówny, no to Klot z GTA 3 i najemnik, czyli strój Niko Bellica z GTA 4. I żeby to odblokować, to trzeba tutaj ukończyć wyzwania poziomu 4 w 25 kategoriach postępów kariery. Pewnie nie wiecie, o co chodzi, ale w GTA teraz pojawił się karnet. Znajduje się on tutaj w tym miejscu, kariera, ale jest to też rzecz zarezerwowana na konsolach nowej generacji. O tym wam zrobię osobny film, dlatego że chciałbym cały ten karnet wam pokazać, a nie chcę tego materiału za bardzo przedłużać. Więc jeśli taki film się pojawi, to dam go tam do opisu na dole albo do przypiętego komentarza, ale o tym już niedługo. Ale za to w zwykłych ubraniach pojawiły się rzeczy, które już są dostępne dla wszystkich. Na przykład pojawiła się zakładka kurtki bejsbolówki i wygląda to mniej więcej tak. Mamy tutaj po prostu różne warianty kolorystyczne, w sumie jest tego 27. Pojawiły się też nowe swetry z wycięciem, kilka z nich było już w DLC The Contract, a teraz widzicie te, które zostały dodane w tym DLC. W sumie ich jest tutaj, z tego co widzę, 31. Na żeńskiej postaci pojawiły się też gorsety, w sumie ich mamy tutaj dostępnych 26. Z kolei z butów pojawiły się designerskie trampki, tak one wyglądają, ale myślę, że z ubrań wam pokażę tyle, bo trochę tego jest, a nie chcę za bardzo odcinka przedłużać. No i z takich ważniejszych nowości, które się pojawiły w tym DLC, to myślę, że tyle. Jest też dużo takich drobnostek, ale myślę, że o tym nagram osobny film, jak po prostu wszystko to zbiorę do kupy. Bo jeszcze sam o wszystkim nie wiem, więc po prostu nie chciałbym nic ominąć. Ale też pojawił się nowy klub samochodowy, który jest dostępny tylko dla członków, którzy posiadają GTA Plus. Nagrywałem o tym film wcześniej, przed premierą, ale ten klub myślę, że pokażę wam w osobnym materiale. Tak samo w osobnym materiale pokażę wam ten karnet już w całości, jak on mniej więcej wygląda i na jakiej zasadzie on działa. Myślę, że jakieś testy nowych samochodów albo to, ile można zarobić na nowych misjach, to wszystko będzie w osobnych materiałach, także warto zostawić subika tam na dole, żeby nic nie przegapić. A w tym odcinku to tyle, widzimy się w kolejnym, widzimy się też na live'ach, na które was zapraszam, które teraz odbywają się codziennie, także do zobaczenia wszystkim, cześć, trzymajcie się.